Muzeum RAF w północnym Londynie została otwarta wystawa upamiętniająca stulecie Królewskich Sił Powietrznych. Jednym z bohaterów nowo otwartej ekspozycji został pułkownik Franciszek Kornicki, który we wrześniu 2017 roku wygrał plebiscyt zorganizowany przez muzeum oraz dziennik The Daily Telegraph na ulubionego pilota Spitfire'a z okresu II wojny światowej, zdobywając 370 tysięcy głosów. Jego pełnowymiarowa podobizna została umieszczona obok myśliwca Spitfire. Bardzo cieszę się, że mogę uczestniczyć w otwarciu wystawy poświęconej stuleciu brytyjskich sił zbrojnych, Królewskich Sił Powietrznych. Cieszę się, że na tej wystawie ważnymi elementami są rzeczy związane z polskimi siłami zbrojnymi, z polską współpracą z Brytyjczykami w czasie II wojny światowej. Właśnie teraz stoję przy zdjęciu Franciszka Kornickiego, jednego z legendarnych dowódców polskich dywizjonów w czasie wojny, który niedawno zmarł w wieku 101 lat, ale który odniósł wielki sukces, dlatego że to jego kandydatura została wybrana przez największą liczbę czytelników zarówno z Wielkiej Brytanii, jak i z Polski, jak i pewnie z całego świata. W uroczystościach wziął udział przedstawiciel rodziny królewskiej, książę Edward, hrabia Wessex. Franciszek Kornicki urodził się 18 grudnia 1916 roku w Wereszynie. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie. Walczył podczas kampanii wrześniowej w Polsce w 1939 roku. Następnie poprzez Francję trafił do Anglii w 1943 roku, obejmując dowództwo nad Dywizjonem 308, został najmłodszym polskim dowódcą Dywizjonu Lotniczego w Wielkiej Brytanii. We knew we had to have a Pole. The question was which one? There were so many that were so good that all had a claim. So we consulted the Polish community and we asked. And various names came forward, including the great General Stanisław Skalski. But then it was suggested squadron leader Franciszek Kornicki. And we knew two things about him. He was still with us and he had just had his 100th birthday. And he was the last surviving Polish squadron leader. And so it had to be him. We wanted it to be a very warm and inclusive space, and we wanted people to see to be represented, to see themselves in the history of the Royal Air Force and also in the present day Royal Air Force. And we think that Polish people will see some interesting things. This letter is my favorite item in the entire display. It's a letter from a Polish airman by the name of Władysław Szyszelski to the young daughter of an English comrade by the name of Sheila Tremaine. And he wrote her this letter explaining to her why it was that there were Polish people in the United Kingdom fighting as allies against the Nazis. It's a very touching letter. Clearly, he was thinking of his own family because our friends at the Sikorsky Museum in London were able to research him, and we knew he had a wife and two children in Poland during the war, during the occupation. We know he went back. It's a very tender letter, and it shows the strength of the bonds between the British and the Polish air forces during the Second World War.